Kolejnego projekt Komisji Ochrony Środowiska. Bardzo bym poprosił pana przewodniczącego o modernizację ogródki jednorodnych oraz utrzymania zielonych skwerów wraz z małą architekturą. Paragraf pierwszy. Ustala się literę zadań powierzonych na 2014 rok, proszę o poprawienie, w zakresie modernizacji ogródki jednorodnych oraz utrzymania zielonych skwerów wraz z małą architekturą. Punkt pierwszy. Bieżące utrzymanie ogródki jednorodnych zielonych skwerów. Zadania wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej wielokrotnego inwestycyjnego uchwała nr 12/2011 oraz w 12 z dnia 8 listopada 2011. Punkt 3. Doposażenie i budowa ogródków jednorodzkich na terenie dzielnicy 12. Punkt 4. Doposażenie szkół, przedszkoli, żłobków i ścian ogrodowych. Punkt 5. Doposażenie dzielnicy Warki i Grosze. Punkt 6. Doposażenie dosadzanie na terenie dzielnicy Czerwów. 7. Doposażenie parku na terenie dzielnicy 12. 8. Bieżące utrzymanie dzielnica przy ulicy Kurczawa. Paragraf 2 uchwał 35. Ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Ten punkt 8. Bieżące utrzymanie dzielnica przy ulicy Kurczawa. Ogródku, a potem ogródku. Już odpowiem. Ten punkt pojawił się, to jest ta. Ósmy punkt. To jest nie. Bieżące utrzymanie dzielnica przy ulicy Kurczawa to jest dziura przy ulicy Kurczawa. Dolina. A, to dobrze, dolina. Nie, to nie jest dolina, to jest park. Żeby też była jasność, to jest ten na listę parków, nie ma miejscowego planu. To jest jako teren zielony nieurządzonej miejskiej. Już powiem, nie spuszczam cokolwiek z tego rodzaju była, czy powiem tak, uważam, że pierwsze dwie, trzy pozycje to jest maksymalnie, co możemy zrealizować. Nie, proszę zwrócić uwagę, na pierwszy punkt jest bieżące utrzymanie ogródków organowskich, zieleńców, o czym usłyszałem. Ale nie, bo ogródki organowskie zieleń jako urządzone, a tu jest zieleń jako nieurządzone. To jest nieurządzone. To jest nieurządzone, w tym sensie, że to jest całe zadanie, bieżące utrzymanie ogrodów. Nie Natura 2000, to są 2 hektary, 0,2. Dobrze, głosujemy. Czy ktoś chciał zabrać głos na tej sprawie? To jest pusty. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę. Przechodzimy.